pocie oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. Cytat. W pocie oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 19 werset. Ludzie, którzy są nieposłuszni Bogu, dążą do tego, by nie ponieść ciężaru, jaki Bóg na ludzkość nałożył. I tak sobie organizują życie, by ktoś inny ciężko pracował za nich. Ponieważ człowiek bez wysiłku fizycznego nie może być szczęśliwy i zdrowy, więc ludzie, którzy marzą, by nigdy ciężko nie pracować, nie tylko okazują brak szacunku dla Bożych postanowień, ale też szkodzą sami sobie. Ponieważ swojego przeznaczenia, jakie Bóg nam wyznaczył, nie można bezkarnie uniknąć. Więc osoby pracujące umysłowo muszą męczyć swe ciała w mało sensownych ćwiczeniach, na przykład na siłowni, lub chorować. Podczas wysiłku wytwarza się hormon szczęścia i dlatego osoby unikające wysiłku często wpadają w depresję i nawet miewają myśli samobójcze. Kiedy więc dopadnie cię depresja i zamiast iść do lekarza, zaangażuj się w ciężką pracę lub w ostateczności zacznij ćwiczyć, jeździć na rowerze, biegać lub robić cokolwiek, co zmęczy twoje ciało. Niektóre choroby psychiczne, w tym psychoza społeczna, mają związek z brakiem wysiłku fizycznego. Serwis przychodnia.pl informuje nas, że depresja częściej występuje w dużych miastach niż na wsi. I jest tak dużym problemem, że w miastach jest rozpoznawana aż w 2 przypadkach na 3 pacjentów. Znając wolę Boga, by ludzie ciężko pracowali, nie dziwią nas problemy w prawidłowym funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, gdy brakuje wysiłku fizycznego. Boga i przeznaczenia, jakie nam wyznaczył, nie zdołamy oszukać. W ten lub inny sposób poniesiemy konsekwencje swego działania. Jestem pewien i Ciebie, czytelniku, też do tego pragnę przekonać, że wysiłek i zmęczenie jest dobre dla Twojej relacji z Bogiem i dla Twojego zdrowia. Jeśli jesteś bardzo bogaty i nie musisz już pracować, to na pewno poznasz uczucie wypalenia i możesz nawet dojść do wniosku, że życie nie ma sensu. Takich niepokojących myśli nie mają ludzie ciężko pracujący na chleb codzienny. Nawet mądrego króla Salomona lekkie życie sprowadziło na manowce. Lepiej dla Ciebie rozdać całe mienie biednym i iść do pracy, niż gnuśnieć i chorować. Pan nasz, pomazaniec Boży, zachęcał do pozbywania się bogactwa. Gdyż jak twierdził, cytat, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Jeszu zaś powiedział do swoich uczniów: amen, powiadam wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście jest to rada skierowana do młodzieńca. Jest bowiem niezdrowe, by młody człowiek nigdy nie poznał trudów ciężkiej pracy, czyli nigdy nie poniósł kary, jaką Stwórca nam wyznaczył. Nie unikaj, czytelniku, ciężkiej pracy, bo ona jest naszym przeznaczeniem. Nawet jeśli masz lekką pracę, to z pokorą czasem wykonuj coś ciężkiego. Poddaj się woli Ojca, który jest w niebie i proś o błogosławieństwo dla Twojego trudu. Cytat. Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu. Koheleta, 5 rozdział, 12 werset.